Polska ma mocy wytwórczych, czyli elektrowni różnego rodzaju, które wytwarzają prąd, akurat na styk, żeby zrealizować potrzeby Polaków. Mamy określoną ilość energii w systemie, którą możemy realizować określone zapotrzebowanie. Tego mamy mniej więcej porówno i w sytuacji, gdyby doszło na przykład do awarii w elektrowni węglowej, tak jak zdarzyło się pamiętnego lata 2015 roku, może dojść do pewnych ograniczeń dostaw. Ale nie jest tak, że Polacy są nieprzygotowani i takie zagrożenie zostałoby, spotkałoby się z jakąś niezorganizowaną odpowiedzią. Są jasne procedury, które działają w ten sposób, że w pierwszej kolejności doświadczeni będą odbiorcy przemysłowi, których Urząd Regulacji Energetyki poprosi o ograniczenie poboru energii elektrycznej. Jeżeli oni się nie podporządkują, co czasem się dzieje, mogą dostać karę nawet do 15% swoich przychodów za niesubordynację. I dopiero kiedy doszłoby do jakiegoś drastycznego ograniczenia, już w skutek jakiegoś cyberataku, czy też ataku konwencjonalnego na sieci przesyłowe, dopiero wtedy możemy mówić o blackoucie, bo blackout to jest niekontrolowana przerwa dostaw energii elektrycznej dotykająca bezpośrednio tych odbiorców wrażliwych, czyli normalnych ludzi, którzy potrzebują energii do pracy, szpitale, szkoły. To wszystko może być zagrożone blackoutem, ale ryzyko takiego zaciemnienia w Polsce na razie jest odległe. Ograniczanie poboru energii, czyli stopnie zasilania, które rząd zgodnie z prawem może wprowadzić, to jest normalny mechanizm, który funkcjonuje w innych krajach europejskich i oczywiście wiąże się on ze stratami dla przedsiębiorców, którzy muszą nagle ograniczyć pobór energii, czyli zredukować swoją działalność gospodarczą, często w sposób nieplanowany, a zatem uderzający w ich inwestycje, w ich przedsięwzięcia. To może być bolesne dla przedsiębiorców, ale jest konieczne dla zachowania stabilności systemu, bo gdyby nie zostało zastosowane takie narzędzie, mogłoby właśnie dojść do blackoutu przez niedobory energii, przez przeciążenia sieci. Ale oczywiście wprowadzenie stopni zasilania w 2015 roku dowiodło dobitnie, że Polsce brakuje energii elektrycznej, że trzeba budować nowe moce wytwórcze, czyli nowe elektrownie i trzeba w końcu zdecydować, jakie te elektrownie mają być. Bo należy pamiętać o tym, że strategia energetyczna przyjęta przez poprzedni rząd ma zostać zmieniona przez obecny i to się ma stać dopiero na koniec tego roku. Według deklaracji rządu miało się to stać już w zeszłym roku, a zatem nie można dłużej czekać z tą decyzją. Polska musi się zdecydować, czy rzeczywiście idzie całkowicie w węgiel, czy chce go uzupełnić energetyką jądrową, a może jakimś rozwiązaniem są farmy wiatrowe. W tej sprawie nie mamy przesądzającej decyzji, jest pełno deklaracji polityków. Czas na realną strategię energetyczną, która zabezpieczy Polaków przed groźbą stopni zasilania, a nawet blackoutu.